Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj pod lupę bierzemy Empik i pokażę Wam pomysły na prezenty świąteczne, nie do końca takie banalne, jak kolejna zabaweczka, a bardziej kreatywne, rozwijające nasze dzieci, więc jeśli jesteście ciekawi, co mam Wam do pokazania, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od książeczek i powiem Wam, że pierwsza to jest coś, z czego jestem najbardziej zadowolona. Jest to książeczka o zwierzętach z podwórka, która ma, jak widzicie, takie białe, puste pola. I do książeczki dołączony jest flamaster. Wystarczy nalać wody i malować po tych białych elementach. I wtedy powstaną nam piękne obrazki. To jest książeczka wielokrotnego użytku. Jak widzicie, wygląda ona naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że Wiktoria będzie nią zachwycona, jak ją dostanie. Bo powiem Wam szczerze, że sama nie mogę się doczekać, aż zacznie tutaj sobie malować. Tak to wszystko wygląda. Kolory są naprawdę żywe i fajne. Tutaj macie też inne rodzaje. Inną książką, jaką chcę Wam pokazać, jest to Pucio. Pucio mówi pierwsze słowa. Myślę, że wielu mamusiom dobrze znana. To jest książka, która naprawdę fajnie uczy mówić. Dziecko powtarza. Nie ma żadnych pstrokatych rysunków. Wszystko jest takie stonowane. Mam taki większy rozmiar tej książki. Są jeszcze malutkie, różne rodzaje. Uczy się mówić, ćwiczy mówienie właśnie Pucio, więc bardzo, bardzo Wam ją polecam. Kolejną rzeczą, jaką możemy podarować naszym dzieciaczkom, są na przykład farby. Moja Wiktoria uwielbia malować, ćwiczy sobie przy tym przede wszystkim rączkę, więc wybrałam jej nowe farby. Oczywiście do tego możecie dobrać kolorowankę, książeczkę jakąś właśnie taką typowo do malowania, albo zwykły Bristol. Ja wybrałam właśnie takie farby, są tutaj naprawdę fajne kolorki i za te farby zapłaciłam 15 zł. Kolejny mamy zestaw z Play-Doh, tutaj też ćwiczymy rączkę, są tutaj różne foremki, 6 kolorów, takich typowo dziewczęcych, właśnie takie chciałam wybrać i Wiktoria bardzo lubi lepić Play-Doh, to też bardzo rozwija jej rękę i myślę, że to też idealny prezent. Powiem Wam, że w Empiku widziałam duże takie zestawy, jak i mniejsze, więc każdy coś dla siebie na pewno wybierze. Ja powiem Wam szczerze, że wybrałam jeden z mniejszych zestawów, ale jeśli chcecie kupić coś większego, to jest bardzo duży wybór różnych rodzajów Play-Doh, więc też możecie spokojnie coś fajnego dobrać. Zostańmy chwilowo w tematyce świąt. Są przeróżne ozdoby świąteczne samodzielnie, żeby je zrobić. Ja tutaj wybrałam taki witrażyk Mikołaja z farbkami. Już się nie mogę doczekać, aż Wikusia go pomaluje i sobie go powiesimy. Były również reniferki, dzwonki. Koszt takiego Mikołaja to jest tylko 7 zł. Dziecko ma frajdę, a my później mamy świetną pamiątkę z dzieciństwa. Tak wygląda ten Mikołaj. Z bliska mamy tutaj trzy farbki, zieloną, czerwoną i białą, ale na odwrocie mamy pokazane, co ze sobą połączyć, żeby wyszedł dany kolor. Do czegoś, co chyba dzieci lubią najbardziej, a mianowicie puzzle. Mam tutaj trzy rodzaje puzzli. Zacznijmy od tych najprostszych, 2+, ze zwierzątkami. W tej układance są cztery zestawy do ułożenia, krówki, koniki, świnki i kurki. Zobaczcie, te puzelki są naprawdę duże, więc dla dzieci, które nawet nie miały styczności z puzzlami, to jest świetna zabawa, żeby doskonalić właśnie tą umiejętność układania ich. Więc to są pierwsze, jakie miałam Wam do pokazania. Kolejne, jakie mam, to są puzzle z Pucia. I tutaj są trzy rodzaje. Coś takiego. Takie i takie. One są każde zapakowane w osobną siateczkę w fajnym kartoniku, więc nic nam się tutaj nie zgubi. Cena puzzli z Pucia to 31,90 i macie różne rodzaje. Wyszła edycja świąteczna, więc jeśli macie ochotę kupić typowo właśnie świąteczne puzzle, to też Wam serdecznie polecam. I tak naprawdę taki zestaw możemy dać bez żadnej torebki ozdobnej. Tylko tak wręczyć naszemu dzieciaczkowi
i myślę, że też będzie miał radochę. To są akurat puzzle 3+, ale myślę, że jak Wasze dziecko ma ponad 2 i już miało właśnie styczność z puzzlami, to będzie sobie z nimi radziło, oczywiście pod Waszym nadzorem i Waszą pomocą. Ostatnią już rzeczą jest tutaj książeczka i duże puzzle, również w bardzo fajnym opakowaniu. Tutaj mam zwierzęta na wsi, ja to otworzę i Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy tutaj książeczkę i zestaw puzelków, one są też takiego większego rozmiaru. Tutaj jest jeszcze ilustracja, jak ten obrazek powinien wyglądać. Myślę, że to będzie taki też fajny zestaw, już nic więcej nie musimy do tego dokupować. Nie musimy brać żadnej również ozdobnej torebeczki, tylko wręczamy w takim pięknym pudełeczku. Koszt to 59,99, ale ja Wam od razu powiem, że było akurat minus 30 zł, więc zapłaciłam za to 29,99 tylko i Wiktoria dostanie ten zestaw pod choinkę. Myślę, że będzie bardzo zadowolona. I tak, kochani, to już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że się zainspirujecie. Możecie pisać, co Wam się najbardziej podoba i co Wasze dzieci marzą, żeby dostać na Mikołaja, pod choinkę, czy po prostu na jakieś święto. Widzimy się już niedługo. Żegnam się z Wami.